Teraz Geralt, pora na Wiedźmina. Partiatik! Live. Dobra. Zabiliśmy tego kościarza. Zająć się mogę innymi sprawami. Dobra, idziemy sprawdzić, czy żyje ten. Do Juliana jeszcze możemy iść. To pójść. Zbroja. A, szpon Beliara. No to trzeba by zdobyć, nie? On jest OP. Kiedy wywzięcie Alcatraz? Nie wiem, nie ma nawet w planach. Będzie to będzie raczej. Jedyna chyba prawdziwa odpowiedź. Te Kingdom Rush. Ale Kingdom Rush szybciej. Za rok będzie? Albo za 1 PLN. Nie będę się kłócił, tak? Starość, nie radość. Dobrze, że jesteś. Stało się coś? Jakiś czas temu Alina poszła pospacerować po polach i jeszcze nie wróciła. Odchodzę od zmysłów. Geralt, proszę cię, pomóż mi. Dobrze, poszukam jej. Dzięki ci. Ty, co się stało? Czyżby siostra jednak nie odpuściła chłopa? Albo potwory. Albo nic. Siostra, siostrze, siostrą. Klasik. Oj! Geralt, Geralt! Śniło mi się, że jestem Wiedźminem. Walczyłem z takim strasznym potworem i w ogóle się nie bałem. To był sen, Alwinie. Poza tym jedynie głupcy się nie boją. Nieprawda. Berengar bał się zabić wielkiego rybola, a ty się nie boisz. Chcę zostać Wiedźminem. Myślisz, że fajnie będzie. Jest być Wiedźminem? Pewno, ale chciałbym być taki będzie. Jak ty, a nie jak Berengar. Wiedźmini są silni, nie chorują i niczego się nie boją. Po pierwsze, prawda? Może wolałbyś zostać rycerzem. Oni też są dzielni i mają wspaniałe zbroje. Rycerze to też rzeczywiście fajna sprawa. Wiem, zostanę rycerzem Wiedźminem. Ale cudnie. Geralt jest rycerzem Wiedźminem. Jesteś wspaniały. Pobawisz się ze mną? Nie teraz. Muszę się zająć czymś bardzo ważnym. Zobaczymy się później. Cześć, Geralt. Fajnie jest bawić się. Czego nie rozumiesz później? Masz naszyjnik, który ci dałem? Tak, noszę go cały czas. Tak jak Wiedźmin. Nadal męczą cię koszmary? Za dnia już nie, ale w nocy mam dziwne sny. Nie musisz opowiadać, jeśli nie chcesz. Alina, często mi się śni. Jest strasznie gorąco i jakoś tak cicho. Ona tańczy w promieniach słońca, chodzi po polach i czegoś szuka. Mnie też każe szukać, ale ja wiem, że nic nie znajdziemy. Kiedy się budzę, jest mi duszno i źle się czuję. To tylko złe sny, Alwinie. Nie przejmuj się nimi. Szczerze, porządne lanie by mu poprawiło tę głowę, nie? Stary polski sposób. Tyle w temacie. Poszedłby w piłkę pograć czy coś. Tak.
Aha, ukradli z Elden Ringa. To jest ona? Zbierałam maliny dla ukochanego. Miałam chustę pełną soczystych, nagrzanych słońcem malin. Nie widziałeś mojej chusty wędrowcze? Skupiłam ją. Wychodzę za mąż już niedługo. Muszę po raz ostatni spotkać się z ukochanym. Będzie smutny, jeśli nie przyniosę mu słodkich malin. Miłość jest cierpieniem, bólem przeszywającym mą duszę niczym włócznia. Ja pierdzie. Przyjdź i odpocznij w słońcu. Ach, siostro moja kochana, tyle razy ci mówiłam, płakałam na twoim ramieniu. Dlaczego? Dlaczego? Czuję zimno. Dlaczego jest mi tak zimno? Bo nie żyjesz, Alino. Trup. Kłamiesz! Wydrapię ci oczy! Ale... Alino, spokojnie! Bo cię zabiję jeszcze raz. Nie gram szybkim. Nie mogę jej przeszukać. Słucham? Bywaj. Czy ona nic nie miała? Muszę powiedzieć Julianowi, że Alina jest południcą. No już się z trupem. Drugi raz. Malinki. Daj. Ile tych malin tu? Dobra, pieprzyć. Zabiłaś moją Alinę! To był wypadek! Kłamiesz! XPP wypadek! O kurde! Nie wahał się chłop! Co to w dupa jest? Ole mordę ma z tej bajki. Ty, który nie jesteś człowiekiem ani duchem, śmiertelniku, za którym kroczy śmierć. Kim jesteś? Jestem duszą przeklętą, skazaną na wieczną tułaczkę. Kto cię przeklął? Ja sama. Zabiłam moją siostrę piękną Alinę, zabiłam z zazdrości. To ty, Celino? Nie dla mnie miłość, nie dla mnie słońce, tak pali. Powrócę tu nocą, by zaśpiewać pieśń skargi. Kim jest? Kto ja to? Nie. Aha. Mam już jej kartę, tylko jeszcze jak żyła. Teraz to już luj. Lepiej bierz młodego pod pasz i na kości z nim niech się uczy. No, już było. Grałem w kościół jego życie. Także lepszej lekcji nie będzie.
Prawdziwa lekcja dorosłości. Dorośli są odpowiedzialni i grają w kości o ważnych ludzi i rzeczy. Tak? Tak. Tak? Odłóż broń. Zabiła Alinę. Zabiła moją Alinę. Już jej nigdy nie zobaczę. Co ja nieszczęsny pocznę? Twierdzisz, że Celina zamordowała siostrę? Tak, przyznała się. Spotkały się, pokłóciły i Celina popchnęła Alinę. Moja ukochana, upadając, uderzyła głową w kamień. Nie, to zbyt straszne. Nie mogę o tym mówić. Zatem to był wypadek. Kiedy Celina to powiedziała, coś we mnie wstąpiło. Nie mogłem się opanować. Zawsze zazdrościła Alinie. Zazdrościła Juliana, jego pieniędzy. Zasłużyła na karę. Alina nie odeszła. Zmieniła się w południcę. Zabiłem ją. To straszne. Muszę jej pomóc. Zajmę się tym. Postaraj się nie zrobić nic głupiego. Quest sypu XPP. Z tym wiedźminem, a nie jakimś parchem, co się zajmuje głupotami. Nie mają tutaj tych wielebnego jakiegoś, żeby rzucił klątwę i po problemie? Pieprzona wioska bezbożników. Jawio, co ty piszesz tu? Gdzie ten Julian? Geralt? Witam, witam. Miałem poszukać Aliny. Znalazłeś ją? Tak. To cudownie. Nic jej nie jest? Usiądź i napij się. Alina nie żyje. Zmieniła się w południcę. Demona. Nie żyje? Tak. Wiem, że jest ci ciężko, ale nie można tego tak zostawić. Na polach będą ginęli ludzie, jeśli nic nie zrobię. Rozumiem. Zrób co trzeba. Zapłacę. To nie będzie srebrny grosz. Zrób co trzeba, Wiedźminie. Jeśli możesz szybko i bezboleśnie. Postaram się. Wiesz, wierzę w rozum, a nie w bogów. Ale modliłem się do Melitele o ponowne spotkanie z Aliną. Miałem złe przeczucia, lecz odganiałem je. Powiedz tak, chyba wciąż potrzebuję czasu, żeby pogodzić się z myślą o śmierci mojej Aliny. Geralt, jak to się stało? Zabiła ją Celina, chyba przez przypadek. Ona też nie żyje. Jak to? Zabił ją Adam, gdy zobaczył, jak zamordowała siostrę. Kochał Alinę. Na wszystkich bogów to straszne. Tyle cierpienia. Czym sobie zasłużyły na taki los? Geralt, proszę cię, pomóż im. A ja dopilnuję, żeby zatrzymano Adama. Musi odpowiedzieć za swój czyn. Zrobię, co w mojej mocy. Zostań tam, gdzie jest. Dobra, idę do... Jedźmy. Albo do tego dziada. W sumie dziad się na duchach znał. Pustelnik. Ale jestem obok niej, to najpierw tu pójdę. Dziwny jesteś. Teraz on zabija Adama, a ja Juliana i Louis. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie. Natury duchowej. Znasz mnie. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość rzadkiego i potężnego artefaktu. Zwierciadła Nehaleni. Jak wiesz, zwierciadła Nehaleni służyły głównie wyroczniom i prorokom, bo bezbłędnie, choć za wile, przepowiadają przyszłość. Alina dość często zwracała się do zwierciadła. Ze zwyczajowym pytaniem, kto jest najpiękniejszy w świecie? Jak wiem, wszystkie zwierciadła Nehaleni dzielą się na uprzejme i rozbite. Dokładnie. Zwierciadło Aliny najwyraźniej nie było uprzejme. Gdyby udało ci się je naprawić, a następnie pokazać Alinie, kto wie, może klątwa zostanie przełamana. Dziękuję, Abigail. Ciao.
co jest? Czoł mi nie pokazuje, żeby iść na pole? Ty, a idziemy jeszcze do pustelnika zagadać przy okazji? Może coś powie. Tylko niby quest mi tego nie wskazuje, to nie wiem. Na dwór może musisz, a nie na pole? Nie, nie. Geralt nie jest ze wsi. Więc na pole to naprawdę na pole. Tak to wygląda. Oj, 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 oj. Gnoju. Cześć, Geralt. Jak tu trafiłeś, mały? Tajemnica. Pochodzę sobie z tobą. No dobrze, ale jak coś się zacznie dziać, to zwiewaj. Nie no, co gnój chce, powiedz mi. O kurde! Aha, u starego i tak jest zwierciadło. Nie, to nie on. Gdzie on był? Tu? Ta. To i tak pójdziemy do niego zbierając te rzeczy. Antychryst. Dobra. Panna młoda. To jest na górze? Mówiłem wam, że nieprzypadkowo to jest. Nie dodżuj. Ale ja lusterka chcę! Dobra, zabiję cię. Masz? Gnoju! Nie no. Nie wytrzymam. To żeś wymyślił questa. Tu, ty, on się wszędzie. Dobra, trik z bieganiem z mieczem. Co mi to oznaczyło nagle? Ja tu chcę iść. O nie, parchy. Ty żyją. Nie chodź tu. Co jak w Assassinie? Żeby było. XPP. Czemu krąg mi wskazuje? Tam też jest baba? By chyba było napisane, nie?
No nie wejdzie tu. Nic się nie stanie. Biega za mną i wale igni, niestety. Odporny jest. Sadge. Odporny jest na wszystko. Gnuj. Jest. Witam. Nawet nie atakują. To idziemy teraz do starego, nie? Wyobraź sobie zalaść tę całą łąkę azbestem. Cześć, co? Co ty w dupę piszesz? Zrobić tu parking? Jak to oceniam? Dobra gra bardzo. A podejdę do starego, co? Ciekawy mnie, czy coś powie. Tylko gdzie on był? To nie tu. W Kurhanach mieszkał stary, nie? Prowadził się? Nie, no jest. Pewnie nic nie powie. Ty, kupić od niego tą książkę jeszcze? Za 8 stówek? Patrzaj, nie teraz, nie teraz. Z czym do mnie? Chciałem od... Słucha. Do czego służy wianek z nieśmiertelników? Myślę, że kiedyś może ci się przydać. Aha. Też się postarzałem. Old guy. A kupię za 8 stówek, luj z tym. Zwierciadło i tu. Chodzą takie plotki, widzu, że twój ojciec lubił zabawić się z owcami. Prawda? Coś tu śmierdzi. Z kozami? Nie. Akurat z owcami. Bo to ja byłem tym o... Nie ma sprawy, widzu, zmieńmy temat, co? Zabijam cię. No gnoju ty! Geralt! Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja... No wiesz, plotki. Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem? Ludzie się mnie boją. Jak myślą, kaszu że jadem. Ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt?
Przeznaczenie to nie wszystko. Przecienie. Sami jesteśmy kowalami swojego losu. Dziękuję, Geralt. Jak z tobą rozmawiam, czuję się lepiej. O! Jestem dobrym ojcem. W nagrodę do kasyna. Jeszcze podejdę tam, bo wcześniej to nie było oznaczone. Ale tu chyba później. A nie, coś tu jest. A no tak, miałem jej pokazać to. Słońce ziemią kołysze, z kłosów sypie zwierciadło. Odejdź ze mną, wędrowcze. A nie, ja miałem to naprawić najpierw chyba. Co ty? Nie. 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 Dobra, spalę ją. Ona daje expa, można na niej farmić? Co do elfa, no. Czekajcie, nie do elfa? Co do kowala? Co, kowal będzie umył lusterko? Dzięki Bezi za 8 lat. Witam, witam. Bezimienny? No tak, to jest prawdziwy bezimienny. Można mu zadać każde pytanie, a on odpowie. Kartę od Krasoluda można? No mam kartę Zoltana, nie? Ale to był rare stream, na Discordzie streamowałem. Zdobyłem tą kartę, bo to trzeba moda wgrać. Ale warto było. Według mnie było warto, według ciebie widzą? Kto był i widział, to wie. Pieprzymy się do Adama, ale czekaj, bo tam jest, żebyś rzucił myślnika. Myślałem, że tego elfa pójdę, bo ja im chyba pomagałem. No to nie pomógłby mi teraz? To Adam będzie umiał? Walić przez 4 minuty, spamić silnym, aby trafić 1 na 10 i zabić dwoma niż szybkiego, zabić 10. No, twoja matematyka mnie przeraża. Ale zobaczyłem potem, kto to napisał i zrozumiałem, że po prostu klasik. Jezus Mario. Nie no, kowal, ale... Aloj. Tak? Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Jasne. Za 100 orenów. No dobra. Umowa stoi. Masz tu kawałki lusterka. Zapłacę ci, jak skończysz. Bez pracy nie ma kołaczy. Bez pracy nie ma kołaczy. Dobra, eksperyment. Zara. Eksperyment. Przyszedłem po lusterko. Proszę, jak nowe, a nawet lepsze. Należy się 100 orenów. Masz 100 orenów. Eksperyment udany. Geraltowi chyba wejście do tego domu zajmuje jeden dzień.
To było za jakiś czas, to wiesz, no. Ale może tak, musiał się przepchać przez drzwi, tam żona kowala była, której pomagaliśmy. Nie, pomogliśmy kowalowi, żonie nie. Żona dead. Dobra. Wpieprzymy się. Zobaczymy, co się stanie. A potem miejmy nadzieję, że stary wróci na brzeg. Ok. Dobra, nie podbiegł do nas dzieciak, więc jest dobrze. Chyba level w ogóle znowu ubiliśmy, trzeba będzie go dodać. 31. Ale nie wiem, czy to teraz ubiliśmy, w sensie wczoraj, czy dziś. Pójdź za południcą, chodź ze mną. Alino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... Co ty... Takie romantyczne. Jestem Aliną. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tuzi. Ta jest nieśmiertelna. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać malin dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł? Czuję, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałam jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz. Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Ja? Nie wiem. To smutne. Powinieneś się zakochać. Sadge. Ale ja jestem Wiedźminem. Muszę grać w kości i zabijać potwory. Muszę pozbierać maliny. Co do wioski? Czy nam pokazuje w ogóle? Dziwne, dziwne. Czekaj, w karczmie stara baba była. Co znała opowiadania, dawaliśmy jej jedzenie za to. Może coś będzie wiedzieć. Idę, no. Idę. Pogadajmy z różnymi ludźmi, zobaczymy, co z tego wyniknie. Tylko do rana mi pospał, bo o tej godzinie ludzie się pochowali po domach. Jestem Wiedźminem, muszę rozmawiać z dziećmi. Co jeszcze? Każdego NPC-ta pójdziemy. Czym mogę pomóc? Patrz co. Czym jeszcze... Zobaczymy, czy A level. No. Złotówa.
To czy to? To się bardziej skaluje, bo mamy to gówno, co level daje HP, więc... Tak? To było, że co level? Tak. Srebrne to chcieliśmy... Tu nic nie było fajnego, nie? Tutaj chyba też nic nie było. Dobra, to styl któryś. Nie, szybki. Jezus, szybki styl, oszaleja. Skip szybki. Teraz chyba ta. To gówno. Ale tu nie mam problemu z walką żadnych. Tu nie muszę szukać jakichś rozwiązań. Dobra, pogadajmy z różnymi ludźmi. Geralt? Nie, dobra, nie mówię mu tego, bo jeszcze się quest spieprzy. Ja do tej babki starej pójdę. Pójdę do tej z pierwszego aktu. Do... Poszedłbym do tego, do pustelnika. Gdzie ta baba stara? Ty, ona umarła ze starości? Wstyd. Tu jest pierze. Przynosisz ten Julian. Sprawia wrażenie bardzo porządnego ludzi. Teraz, no ale to raczej wiesz, no to jest easy gierka. Czego chcesz? Potrzebuję pomocy w pewnej delikatnej sprawie natury duchowej. No z Jaskrem też mogę pogadać. Możesz mi zaufać. Chodzi o ducha Aliny. Nie wiem, jak go odesłać w zaświaty. Alina była próżną idiotką zapatrzoną w siebie. I to było. Jakimś cudem weszła w posiadanie dość... Alina była zachwycona lusterkiem. Problem w tym, że nie wierzy w swoją śmierć. Chce się przygotować do wesela. Umarli słyszą tylko umarłych. I poezję. O! Spłukane dusze po śmierci wykazują daleko większą wrażliwość niż za życia. Argumenty zawarte w poezji powinny ją przekonać i zatrzymać na tyle długo, by zobaczyła swą potępioną siostrę. Jaskier będzie idealny do tego zadania. No i git! Do Jaskra. Do Jaskrucha. Pogadajmy z nim, dowiedzmy się, co ma do powiedzenia. Geralt? Co to jest? Chciałbym odpisać na list. Dobry pomysł. Mam pergamin i pióro, a zastanów się nad jakimś początkiem. O! Miła przyjaciółko. Rozumiem. Widzę, że twój afekt do niej nieco osłabł. Zostawmy to. Co dalej? Może napiszę coś o Alwinie? Tak, na pewno się o niego martwi. Poproszę ją, żeby niezwłocznie poinformowała Foltesta o wyczynach królewny Ardy. To ją zainteresuje. Dobrze, siadaj i pisz, a potem zanieś list rybakowi. Dostarczy go do wyzimy. Dobra. Potem. Co? Co? Ale królowi rybakowi czy komu? Który to jest? Pogadamy z królem potem. Jak najlepiej wysłać? Pójdź do rybaka. Na pewno dostarczy go. Pomożesz mi, Jaskier?
Jasne, wal śmiało. Witam cię, witam. Potrzebuję utworu, poematu lub czegoś w tym stylu. Żaden problem. Ale creepy ten dziadek w tle efekt, za Geraltem. Do kogo piszę? Do Aliny. Czy to nie ona miała wyjść pojutrze za mąż? Miała, ale tamten, nie wyjdzie. Widzisz go? No dobra, o czym ma być ten poemat? O śmierci, Jaskier. Alina nie żyje. Jej duch powraca codziennie po południu i krąży po polach. Musi zrozumieć, że jest trupem. No tak, dość niecodzienne zamówienie, ale spróbuję. Jakieś wskazówki? Tak, nie prowokuj jej, nie żartuj. Jest naprawdę niebezpieczna. Chyba straciłem wenę. Potrzebuję trochę czasu. No jak? Zmietuj się, Jaskier, musisz zdążyć przed zmierzchem. Dobra, to możemy zahaczyć o króla. Aluj z tym królem, później i tak będziemy tam szli. Do wieczora, tak? Czym mogę? Mam słuch. Chciał. Proszę. To jest wieczór mniej więcej? Nowy czy stary obóz? Dobra, powinien być na polu niby. Pokój przy ognisku wśród ludzi? No to Wiedźmin, nie? Traktują go gorzej, bo jest mutantem. Ale przywykł. Niestety widzę rasizm. Tak to już jest. Dobra, pieprzam się. Perse, za długa wiadomość od ciebie, wybacz. Czytając to pewnie stracę parę szarych komórek, a mogą być potrzebne do questa. Musisz pisać do mnie samymi emotkami. Perse jest szczególnie traktowany po wczorajszym streamie. Dobra, gdzie ten Jaskier, no? Teraz jest piękna, a wcześniej też była? Geralt? Samy bije motka. Jak poema? Nie można no, nie, by tego pisz, przełożyć nie, na jutro? Tequila, nie pisz za późno. Tego. Będziesz musiał improwizować. Mistrz Jaskier, obiecaliście zagrać nam weselu. Ułożyliśmy z Geraltem króciutki wiersz na dwa głosy. Raczysz posłuchać? Jaskier, co ty wyprawiasz? Co? Chętnie. O ja pierdolę. Serce ustało, pierś już lodowata. Ścięły się usta i oczy zawarły. Na świecie jeszcze, lecz już nie dla świata. Cóż to za człowiek? Trup. Umarły. No pasuje bardziej. Niż trup. Trup jest obraźliwe, może się obrazić. Południca? No to ona i tak w to nie wierzy. Umarły. Patrz, duch nadziei życie mu nadaje. Gwiazda pamięci promyków użycza. Umarły wraca na młodości kraje. Szukać lubego oblicza. Pierś znowu tchnęła, lecz pierś lodowata. Usta i oczy stanęły otworem. Na świecie znowu, ale nie dla świata. Czymże ten człowiek? Upiorem? Pasuje najbardziej, nie? Upiorem. Przestańcie! Pamiętam. O Jezu, dobra, pamięta. Co?
O kurde, idzie. Alino, to ja. Twoja siostra Celina. Jak widzisz, zostałaś pomszczona. Grany. Celino, nie win siebie. Wiem, że nie chciałaś mnie zabić. Ach, Alino, tak mi przykro. Sprawiedliwości stało się zadość. Jestem przeklęta i po kres czasu ma dusza będzie błądzić nocami po polach. Nie jest tak źle. Skoro udało się odczarować Alinę, istnieje szansa. Pomożesz mi, Wiedźminie? Postaram się. Dlaczego uratowałem Abigail? Bo jej cześć i cnota były zagrożone? Nie, bo złamane zostało prawo? Nie, bo wybrałem mniejsze zło? Nie, to Wielebny i jego trzutka dokonali wyboru. Jestem Wiedźminem. Bo nie osądzam, nie karzę. Rozwiązuję ludzkie problemy. Nie zawsze mieczem. Karta była przed dokonaniem wyboru. Cześć. Wykonałem zadanie? Geralt? Jaskier, możesz mi wyjaśnić? Świetnie ci poszło. Uprzedziłbym cię, ale to był nagły przypływ weny. Na przyszłość oszczędź mi nagłych przypływów weny. Nie obrażaj się, udało się przecież. Zresztą zamierzam rozwinąć ten temat w wielkie dzieło o ludowych obrzędach. A, tak zwany XPP moment. Zobaczymy, co dalej. Chyba tyle. Celi, nie pomóż? Pomogłem, czy nie? Nie mam questa chyba. Dobra, Celinę już waliłem, więc... Idę do Juliana. Poszukam jej, jeżeli serio istnieje. Julian, co z tobą teraz będzie? Czym mogę pomóc? Geralt? Zrobiłem, co w mojej mocy, by pomóc Alinie. Jak to zrobiłeś? Duch Aliny odnalazł spokój. Celina zaś... Nie mogłem jej pomóc. Dziękuję, Geralt. Jestem załamany. Kilka dni temu byłem szczęśliwym człowiekiem. Teraz... Nie wiem, chyba wrócę do Kowiru. Aha. Geralt? Czyli bad ending. No i prawidłowo. Za dobrze im było. Husaria!